tylko żużlowy. Magazyn sportowy. Magazyn sportowy. Poniedziałek, 18.15, Radio Elka. Zapraszam, Michał Koniecz. Wyłącznym sponsorem magazynu sportowego jest autoryzowany dealer Peugeot, firma B&B. W B&B czeka pełna gama samochodów Peugeot, osobowych i dostawczych. Oryginalne części i profesjonalny serwis. Najwyższej jakości usługi blacharskie i lakiernicze dla wszystkich marek. B&B. Zapraszamy do salonu i serwisu w Lesznie przy ulicy Poznańskiej 27 oraz do serwisu w Gostyniu, ulica Poznańska 33. Sport żużlowy na antenie Radia Elka wspiera Apart Hotel, apartamenty Leszno przy ulicy Niepodległości 5, www.apartamentyleszno.com. Dzień dobry, witam w naszym poniedziałkowym magazynie sportowym po przerwie, takiej dłuższej. Miejmy nadzieję, że przynajmniej z tego powodu przerw już takich nie będzie. Rozpoczynamy na żużlowo. Ogólnie Leszno na swojej oficjalnej stronie ogłosiła skład drużyny, która ma rywalizować na zapleczu Ekstraligi. Widnieje w nim m.in. Damian Ratajczak, o którym mówiło się, że zostanie wypożyczony do Falubazu Zielona Góra. Przedstawiciele Ogólnie Leszno już jakiś czas temu mówili, że decyzję o ewentualnym wypożyczeniu tego zawodnika podejmą po oficjalnym ogłoszeniu wyników procesu licencyjnego, a póki co taki fakt nie miał miejsca. Zapewne właśnie z tego powodu Damian widnieje w tej grupie, bo przecież formalnie barw klubowych nie zmienił. W tym zestawieniu jest też Hubert Jabłoński, którego jakiś czas temu Stal Gorzów ogłosiła jako zawodnika swojej formacji juniorskiej, i Jakub Żurek, którego kontraktem pochwaliła się właśnie w czwartek Polonia Piła. Brakuje natomiast Maksyma Borowiaka, który w minionym sezonie zdobywał punkty dla Rowu Rybnik. Przypomnijmy, że właśnie wczoraj skończyło się trwające od 1 listopada okienko transferowe. Nie oznacza to jednak, że zawodnicy mający ważne kontrakty z klubami nie mogą trafić do innych drużyn na zasadzie wypożyczenia. A w piątkowy wieczór 9 listopada w gościnnych progach restauracji Orlik na Leszczyńskim Zaborowie podsumowano rywalizację leszczyńskich prognoz żużlowych. Indywidualnie te zmagania wygrał kibic z Gniezna Maciej Koitka. Nie zabrakło też żużlowych gości Rafała Konieckiego, Ryszarda Buśkiewicza i nieco odmienionego Janusza Kołodzieja. Janusz wyraźnie zmienił swój wygląd, bo pojawił się w zdecydowanie krótszych włosach, i to właśnie on razem z trenerem Rafałem Okonieckim wręczali nagrody. Tych wyróżnień było sporo, bo podsumowano każdy etap typowań. W indywidualnej klasyfikacji generalnej, odbierając plastron przechodni leszczyńskich prognoz żużlowych i puchar, wygrał Macios, czyli Maciej Koitka z Gniezna, który o 3 punkty wyprzedził ubiegłorocznego triumfatora Radosława Błaszkiewicza. Trzeci był typujący jako piker Tomasz Tkacz. W klasyfikacji drużynowej najtrafniej typowali przedstawiciele Falubazu: Mek Magdalena Błaszczyk, Red Bull Wojciech Błaszczyk i Rafał Turlejski. Tuż za nimi znalazła się ekipa H5N1, Christo Krzysztof Kaczmarek, piker Tomasz Tkacz i Żyła Krzysztof Tusz. Trzecie miejsce zajęła drużyna S-Team: Apollo Adam Poloch, Google 88 Michał Poloch i Gulliver Arkadiusz Maćkowski. Warto dodać, że leszczyńskie prognozy żużlowe imienia Andrzeja Gajewskiego Fibaka w przyszłym roku obchodzić będą 25-lecie. Przenieśmy się teraz na to podsumowanie. Pierwsze miejsce w typowaniu zajął gość z Gniezna, Maciot, czyli Maciej Koitka. Zdeklasowałeś rywali. No nie powiedziałbym, że zdeklasowałem, ponieważ różnica w klasyfikacji generalnej pomiędzy mną a tutaj prezesem, który zajął drugie miejsce, wynosiła tylko 3 punkty, więc rywalizacja była do ostatniego meczu. Ale co, już stawałeś na tym najwyższym stopniu podium, jeżeli chodzi o te klasyfikacje poszczególnych etapów? No tak, szczęście sprzyjało mój tak naprawdę drugi pełny sezon w RPŻ-ach i pierwszy raz się udało tutaj coś ugrać. W Gniźnie takiej zabawy nie ma? Nie ma, dlatego tutaj trzeba dołączyć do leszczyńskiego środowiska i tutaj brać w takich zabawach udział. Co dla Ciebie było najtrudniejsze w tym typowaniu? Najtrudniejsze chyba był ten pierwszy etap mimo wszystko, ponieważ poznanie tak naprawdę mocy wszystkich ekip przed sezonem zajęło trochę czasu, ale ostatecznie udało się zwyciężyć tej konkurencji. Który raz bawiłeś się w leszczyńskie prognozy żużlowe? Był to mój tak naprawdę drugi pełny sezon, w którym się wybawiłem w te typowanie. Czy wytypowałeś spadek Unii Leszno, jeżeli chodzi o Ekstraligę? Takie wróżenie z fusów przed sezonem, jak to wyglądało w Twoim przypadku? W moim przypadku typowałem Leszno na miejscu 7, więc spadku nie przewidziałem. Puchar okazały jest, plastron przechodni też. Plastron przechodni też jedzie ze mną do Gniezna i mam nadzieję, że będzie da się tam dobrze czuł i że może zostanie na następny rok również. Przyjechałeś tutaj z tatą, czy tata też typuje, czy jak to wygląda ta rodzinna rywalizacja?
również typuję, jednak nie dzielimy się swoimi typami. I tak naprawdę poznajemy własne typy już na stronie leczyńskich prognoz żużlowych. Czyli rozmów takich przed typowaniem nie ma? Nie ma. Staramy się nie wpływać jeden na drugiego. Żeby też nie sugerować się, bo może być w błędzie ten tata w tym przypadku. A jeżeli chodzi o start Gniezno, wyniki tej drużyny, która chyba ci jest bliska sercu? Dokładnie. No, nie można być zadowolonym z tego sezonu. Plany i cele powinny być inne. Mam nadzieję, że w tym sezonie, co nadchodzącym sezonie, uda się w końcu awansować do drugiej Ekstraligi. Jesteś w koszulce Bartosza Smarzlika, to twój taki idol lat młodzieńczych, taki no zdecydowanie najbardziej faworyzowany zawodnik? Można tak powiedzieć, ponieważ w Ekstralidze kibicuję głównie właśnie Stali Gorzów, a jeszcze za czasów juniorskich Bartosza już wspierałem tego zawodnika. No i teraz jeżdżąc na różne turnieje Grand Prix, jest to mój właśnie taki zawodnik, którego najbardziej wspieram. Rozumiem, że ten puchar też gdzieś stanie na honorowym miejscu. Tak, na pewno na honorowym miejscu w moim domu. I no, zawsze spoglądając na niego, będę miał miłe wspomnienia związane z leczyńskimi prognozami żużlowymi. Czyli za rok też typujesz? Dokładnie. Radosław Błaszkiewicz, prezes leczyńskich prognoz żużlowych, drugi w tym sezonie, a w ubiegłym roku pierwszy. Zgadza się, w tym roku przypadło drugie miejsce. Trzy punkty raptem tylko zabrakło. Decydowała ostatnia kolejka ligowa. Drugie miejsce, ale mimo wszystko zawsze cieszy. Ile osób w tym roku bawiło się w leszczyńskie prognozy żużlowe? W tym roku typowało z nami 76 typerów. Były też panie? Były też panie, no wiadomo, w liczbie mniejszej znacznie niż panowie, ale to się ceni. Właśnie, że chcą z nami typować. Ten najcenniejszy puchar powędrował jednak do Gniezna. Tak, zgadza się. Maciej typuje z nami trzeci sezon. No, przypasowało mu wszystko praktycznie w tym roku, szczególnie właśnie decydował etap pierwszy, czyli typowania przedsezonowe, i to był taki jak gdyby klucz do sukcesu. Trudno cię nie zapytać, czy ktoś z typerów wytypował spadek leszczyńskich Byków do pierwszej ligi? Wiem, że kilka osób było, nie sprawdzałem dokładnie w jakiej liczbie to było, ale takie fakt miał miejsce. No, powiem tak, ja nawet sam przed sezonem poważnie się zastanawiałem, czy Unię nie wytypować na 8 miejscu. Tym bardziej, jak to co zobaczyłem na Memoriale Smoczyka, autentycznie byłem wtedy przerażony. No, ale jednak ta miłość do tej naszej Unii przeważyła, że jednak taką siłą perswazji chciałem jak gdyby wpłynąć, że utrzymamy się w tej lidze. No niestety kontuzja w tym roku znowu dało sobie znać. Który to był sezon typowania tej zabawy? To w tym roku był 24 edycja, zatem w przyszłym roku szykuje się taki mały jubileusz. Są też tradycyjnie żużlowi goście. Tak, zgadza się, w tym roku z nami gości po raz drugi już Janusz Kołodziej, z czego się bardzo cieszę. Dołączył menadżer Rafał Koniecki, także tworzą fajny duet. Trzecie miejsce indywidualnie zajął w leszczyńskich prognozach żużlowych Piker, czyli... Czyli Tomek Tkacz, witam serdecznie. Tu koledzy podpowiadali mi, że dosyć długo czekałeś na to podium indywidualne. Tak, 19 lat gramy tutaj, za rok będzie 20 sezon. W tym roku udało się pierwszy raz zdobyć medal indywidualnie, co mnie bardzo cieszy, chociaż i tak zawsze cieszą te medale drużynowe, bo chciałbym powiedzieć, że zawsze gramy tutaj z kolegami od początku w jednej drużynie, gramy z Żyłą, gramy z Christem, no i myślę, że drużynowe zwycięstwa są jakimś takim naszym wspólnym naszym zwycięstwem, a te pojedyncze medale zawsze cieszą, ale oczywiście też bardzo cieszą indywidualnie. Drużynowo tych medali wam akurat nie brakuje. Występujecie pod dosyć osobliwą nazwą. No tak, nazwa powstała wtedy, kiedy była pandemia. Nazwa właśnie od tego się wzięła, tak powstało. Zdobyliśmy 4 złote, 6 srebrnych i 3 brązowe. Zawsze walczymy o to najwyższe cele, ale powiem tak, jesteśmy tak naprawdę jedną drużyną, znamy się od bardzo dawna i to chcemy razem z sobą dalej kontynuować i nie chcemy tego zmieniać i mam nadzieję, że tak będzie jeszcze przez wiele kolejnych lat. Co dla ciebie było najtrudniejsze w tegorocznych typowaniach? Powiem zawsze tak, najgorsze jest typowanie wyników Unii Leszno, bo serce podpowiada jedno, rozum podpowiada drugie. Życie weryfikuje później. Człowiek nie chce się pomylić, człowiek nie chce stracić punktów, ale jednak gdzieś tam głowa podpowiada, żeby i serce, żeby zatypować trochę inaczej. I tutaj chyba zawsze jest najwięcej dylematów tak naprawdę. Dużo też problemów było zawsze z drugą ligą, no bo tam jest dużo takich przetasowań, ale no myślę, że jednak Unia Leszno zawsze stanowi największy problem, no bo nie chcemy tutaj
tak jak w tym roku, no nie udało nam się wytypować tego spadku. Na szczęście nie wytypowaliśmy tego spadku, ale był spadek, no trudno, no tak się stało. A indywidualnie ty jako piker na którym miejscu postawiłeś Unileszk? Ja postawiłem na 7 miejscu, bo myślałem, że jednak będzie niżej Faluwas. Nie udało się. Jednak było to 8 miejsce, no i to zawsze boli, tak? No bo kiedy to patrzy się na to wszystko i ogląda się to w telewizji i chodzi się na te mecze, to człowiek jednak myśli, żeby było dobrze, tak? No, dla swojego klubu, no nie ma co mówić, od prawie 30 lat jestem kibicem Unileszno i zawsze byłem za Unią, no ale niestety, no w tym roku się nie udało, mam nadzieję, że to będzie szybki powrót i oby tak było. Czy udało ci się dzisiaj porozmawiać już z Januszem Kołodziejem, z Rafałem Okoniewskim, z Ryszardem Buśkiewiczem? Tak, udało mi się porozmawiać z Januszem Kołodziejem. Jestem mu bardzo wdzięczny za to, jak postąpił. To mu powiedziałem. Chciałem też mu podziękować za to, że został z nami, że mimo tego, że pewnie miał ileś tam innych ofert, został w klubie, będzie starał się z nami awansować i myślę, że to jest ważne dla klubu, dla kibiców przede wszystkim, bo ludzie to doceniają, tak? Bo zawodnik z klubem może być na rok, może być na dwa, może być na pięć, może być na 15, ale takim kapitanem, jakim jest Janusz Kołodziej, to myślę, że jeszcze długo będziemy szukać i naprawdę dziękuję Januszowi, że został na przyszły rok i będzie chciał z nami jak najszybciej awansować do Ekstraligi. Sebastian Skrzetowski, jeden z weteranów leszczyńskich prognoz żużlowych. Tych sezonów za tobą całkiem sporo. Przyznam szczerze, że nie pamiętam, ale trochę ich jest. Ksywa Sebol. Które miejsce zająłeś w tym roku? Nie sprawdzałem klasyfikacji, ale jestem bardzo, bardzo, bardzo daleko. Dla ciebie to przede wszystkim dobra zabawa. Tylko i wyłącznie zabawa, spotkanie się z sympatycznymi kolegami i jednym słowem dużo rozmów i wspomnień. Taka impreza jak ta dzisiejsza, takie podsumowanie, to już tradycyjnie w listopadzie przed tym świętem listopadowym. Tak, zawsze ten termin jest rezerwowany. No wiadomo, jest to temat ruchomy, ale zawsze patrzymy spotkać się w ten piątek i bardzo dobrze zrosić tor. Sebastian, a w które miejsce dałeś Unileszno w tym sezonie, w tych typowaniach? O ile się nie mylę, 6. Czyli nie było mowy o spadku? No raczej nie, no sezon był dla nas pechowy, no musieliśmy przełknąć te nasze kontuzje, no i niestety, no są wzloty i upadki. A jak będzie w tym nowym sezonie? No wszyscy naokoło się zbroją, no mi się wydaje, że sezon będzie ciężki, ale te mecze w tej pierwszej Ekstralidze są, mi się wydaje, będą ciekawsze niż w Ekstralidze. I tyle w pierwszej części naszego magazynu sportowego, na drugą zapraszam po przerwie. Witam w drugiej części naszego magazynu sportowego. Rozpoczynamy ją też na żużlowo i wracamy do tematu, czyli do podsumowania leszczyńskich prognoz żużlowych. Janusz Kołodziej, kapitan leszczyńskich Byków, gość specjalny leszczyńskich prognoz żużlowych, już po raz drugi. Tak, już po raz drugi, ale tym razem pierwszy raz z Rafałem Okońskim, więc bardzo też się cieszę, że nasz trener jest tutaj razem z nami i no i może właśnie też uczestniczyć w takiej fajnej imprezie. Powręczaliśmy nagrody zwycięzcom od pierwszego do trzeciego miejsca. No i co? Zaczynamy właśnie teraz mniej oficjalne jakby spotkanie, bo wiadomo, teraz były wręczenia, a teraz po prostu będzie można sobie śmiało porozmawiać. No właśnie, przy okazji tego pierwszego twojego spotkania z leszczyńskimi kibicami, tymi, którzy typowali w leszczyńskich prognozach żużlowych, właściwie to kończyłeś imprezę, bo tu dyskusji nie brakowało. Jako jeden z ostatnich wychodziłeś z sali. Tak, ale to było dawno temu i też byłem ciekaw, jak to tu wszystko się odbywa, jak to jest, jak to wygląda, więc rzeczywiście, żeby mnie wdrożyć w to wszystko, musiałem naprawdę długo posiedzieć. Dzisiaj nie wiem, jak to będzie, natomiast muszę powiedzieć, że od momentu, jak się skończył sezon, cały czas pracuję nad sobą i jest dużo rzeczy do zrobienia i w tym momencie czuję się trochę dojechany, że tak powiem, pomimo, że sezon się już dawno skończył. To czuję trochę zmęczenie, ale cieszę się, że też jestem tutaj razem z wszystkimi, bo to jest kameralne towarzystwo, no i co, no fajnie, że chłopaki po prostu są w swoim żywiole i mają też jakby
swoją imprezę, jak można powiedzieć, jak żużlowcy, którzy kończą sezon. No nie, że nie wiem, gale PG Ekstraligi, czy tak dawniej był bal żużlowy. To jest właśnie to. Kameralne środowisko, kameralne towarzystwo i takie na dobre i na złe chyba z Leszczyńskimi Bykami, no bo wiemy, jaki był sezon, wiemy, jak się zakończył się spadkiem, a tu razem z Rafałem otrzymaliście sporo braw. Tak, nawet zażartowaliśmy, że więcej braw jak w sezonie. Jest nam bardzo miło i bardzo za to dziękujemy. No naprawdę, jest fajnie. Już tak powiem, zaczęliśmy. Idziemy dalej do przodu, zobaczymy, jak to się dalej rozkręci. Natomiast no wiadomo, no każda okoliczność ma swoje gdzieś tam tematy, swoje rzeczy i tak dalej. My niestety właśnie w tym roku spadliśmy. Staram się odwlekać odpowiedź na to pytanie. Ale wydaje mi się, że też nic się nie dzieje przypadkowo. I wydaje mi się, że różnie jeszcze może być z nami, bo sami słyszymy, że niektórzy różne mają problemy. Wiadomo, nie liczymy na jakieś tam nieszczęście rywala. Chcemy bardziej jakby iść swoją drogą. Natomiast jeszcze tak naprawdę nie wiemy do końca, jak to się wszystko zakończy. A my wiemy, no, co nas czeka pierwsza liga w przyszłym sezonie, więc na to się jak najbardziej przygotowujemy. A co będzie, to już czas pokaże. Drużyna już praktycznie w komplecie. Właściwie można powiedzieć tak między ligami, tą Ekstraligą, bo gdzieś tam jakieś światełko w tunelu było, a pierwszą ligą, ale będzie się w tej pierwszej lidze z kim bić o awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Tak, oczywiście. Tak naprawdę my się nastawiamy na to, że będzie mega, mega ciężko. Nawet często pada stwierdzenie, że będzie ciężej jak w Ekstralidze, jeśli chodzi o to, że chcemy to wygrać i wejść śmiało do Ekstraligi, więc naprawdę nastawiamy się na trudny sezon. Ja bym tylko bardzo chciał, żebyśmy mogli tak odpukać w niemalowany i wreszcie coś, żeby się wydarzyło, żebyśmy mieli więcej szczęścia, a mniej pecha. I mam nadzieję, że też w zimie coś o tym pomyślimy, bo jednak z tym mamy największy problem właśnie w ostatnie dwa sezony na pewno. Że mamy po prostu za dużo tego pecha, bo tak naprawdę stać nas na dużo więcej, no ale jak nie może część z nas występować, to wtedy robi się ogromne osłabienie i nie jesteśmy jakby tą siłą, co powinniśmy być, no bo nas nie ma po prostu. No i miejmy nadzieję, że uda się w jakiś sposób to coś z tym zmienić i żebyśmy mieli tego jednak szczęścia niż tego pecha i żebyśmy mogli od początku do końca sezonu jeździć praktycznie w cały czas w podobnym składzie albo cały czas w tym samym. Czy teraz już wakacje? W moim przypadku tak. Za niedługo wybieram się po prostu na dwutygodniowy albo trzytygodniowy nawet odpoczynek. I powiem szczerze, że czuję, że potrzebuję tego, ponieważ w moim przypadku jest tak, że cały sezon jakby pracowałem na to, żeby wydostać się z kontuzji. Sezon się już dawno skończył, a z mojej strony cały czas jest cały czas praca, praca, praca. Zawsze było to tak, że kończył się sezon, to miesiąc był takiego, że tak powiem, oddechu od wszystkiego totalnie, że po prostu robiłem tylko to, na co miałem ochotę. Wiadomo, tam niektóre rzeczy musisz być tu na gali, tamtego to się robiło, ale można było, że tak powiem, odpocząć sobie, nie wiem, w warsztacie, czy jeździć na krosie, czy pojechać gdzieś do ciepłych krajów, cokolwiek. A teraz cały czas jakby pracowałem na rehabilitacji i już tak naprawdę na sali, po to, żeby po prostu z tymi barkami było jeszcze lepiej. I czuję się, że robię naprawdę progres, tylko w tym momencie akurat no, dopada nas zima, jest już chłodno, ciemno, szybko się robi ciemno i po prostu czuję, że potrzebuję takiego wyjazdu, odłączenia się od tej naszej codzienności i po prostu odpocząć w takim innym klimacie, po prostu nie myśląc o tych bieżących sprawach, które mamy na okrągło. Tylko tydzień, bo później już wracamy z powrotem do że tak powiem, do turystyki, bo ciężko jest też usiedzieć w miejscu i też się zastanawiam, jak ten tydzień wytrzymam, że tak powiem, nie wiem, normalnie nie ruszając za dużo, ale wiem, że coś wymyślimy i to będzie po prostu dobry czas spędzony, a jak wrócimy, że będą naładowane baterie i można cisnąć do przodu. Ale w Lesznie zadomowiłeś się na dobre.
Tak, zadomowiłem się na dobre. Po prostu wszystko jest fajnie poukładane. Warsztaty, rehabilitacje, ćwiczenia. Wszystko jest na miejscu, wszystko jest po drodze, wszystko jest z mega fajnymi ludźmi, którym bardzo też dziękuję, bo oni w tym wszystkim też są bardzo ważni, bo cię podtrzymują na duchu, dają ci energię, czasami też trzeba, że tak powiem, nie wiem, to z uśmiechem na twarzy robić i po prostu ludzie, którzy mnie prowadzą, wprowadzają na szczęście dużo tych fajnych spraw, rzeczy, więc ja jestem jakby szczęśliwy, że z takimi ludźmi mam do czynienia i mogę jakby iść dalej do przodu. Kiedy ruszasz z przygotowaniami? Generalnie ja cały czas, można powiedzieć, że ten sezon się przygotowuje na przyszły rok. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale naprawdę tak jest. Od momentu, jak właśnie miałem problemy z tym barkiem, miałem operację i tak dalej, starałem się jakby na ten sezon wyjść ile mogę z tej kontuzji, natomiast w momencie, jak się nawet nie jeździłem w jakichś meczach, czy cokolwiek się działo, bo wiadomo, no tam miałem kilka tylko tam zawodów po lidze takich do odjechania, bardzo mało, ale cały czas po prostu ćwiczyłem, robiłem wszystko, co się da i robię to cały czas, kontynuuję. Teraz przez 2 tygodnie będę miał przerwę, co prawda jeszcze jutro jedziemy na testy wydolnościowe właśnie z trenerem i z całą naszą drużyną. No i później mam przerwę, ale tak naprawdę ja się na przyszły sezon już przygotowuję od momentu praktycznie rehabilitacji tego upadku, więc nie mam w ogóle żadnej przerwy, żadnego nic, tylko ciśniemy, idziemy do przodu. Dzisiaj muszę też się przyznać, że mam ogromne zakwasy, bo właśnie ze względu na to, że będzie 2 tygodnie przerwy, po prostu pocisnęliśmy jeszcze mocniej, żeby tak aż przesycić się za mocno. No i dzisiaj, no, że tak powiem, ledwo stoję na nogach, jutro jeszcze testy wydolnościowe, więc nie wiem, jak ja to przeżyję, ale trzeba sobie jakoś radzić. Jeśli chodzi o jazdę na motocyklu, to naprawdę już jest super, świetnie, tylko po prostu jeszcze w takim, bierzesz człowieka, rozbierasz na czynniki pierwsze i po prostu starasz się jeszcze wypatrzyć, co jeszcze mi brakuje do takiego, bo chodzi o pewne ruchy, których normalnie w życiu nie używasz. Znaczy używasz, ale w ekstremalnych sytuacjach. I na motocyklu mi to nie przeszkadza, ale w życiu, jak miałbym wykonać pewne elementy, tak jak ktoś, nie wiem, na sali gimnastycznej ma coś zrobić takiego nadzwyczaj, no to wtedy bym miał problem. Więc jakby na tym się skupiam, żeby być w 100% całkowicie. Na motocyklu można powiedzieć, że nie wiem, 95% już jest. W życiu można powiedzieć, że nie wiem, 80%, ale cały czas ciśniemy, żeby cisnę po prostu po to, żeby czuć się w 100% po prostu pewien siebie i swojego ciała. Rafał Okoński, trener Leszczyńskich Byków, po raz pierwszy na podsumowaniu Leszczyńskich prognoz żużlowych? Witam wszystkich, tak. Po raz pierwszy i mile zaskoczony, bo frekwencja jest dość duża i widzę, że tutaj naprawdę zawodnicy i uczestnicy mają ogromną wiedzę na temat żużla. Rozmawiałem z jednym uczestnikiem, tym co wygrał tutaj z chłopakiem z Gniezna, to on nawet przyznał się, że tak rozkmina te wszystkie mecze i typy, sprawdzając nawet pogodę, kto pojedzie, kto nie pojedzie, bo w jedni zawodnicy w pogodzie takiej jadą, drudzy w inne i nawet tak to rozbiera na czynniki pierwsze, także no, muszę powiedzieć, że jestem pozytywnie zaskoczony. Impreza dopiero rozkręca się i tu tych rozmów na pewno nie będzie brakowało. No na pewno, no chłopaki się spotykają z tego co wiem z całej nawet też Polski, bo tutaj zamiedzy Zielona Góra, widzę Poznań, Ostrów i wiele innych ośrodków miast, także na pewno będą mieli co opowiadać sobie, tym bardziej, że myślę, że to spotkanie jest raz w roku, według mojej wiedzy chyba raz w roku, także po takim roku niewidzenia się to na pewno dużo wspomnień, dużo tematów. Czy Janusz Kołodziej ostrzegał cię, że ta impreza może się przeciągnąć? Bo on wtedy, kiedy był tu pierwszy raz, właściwie był do końca. Tyle tematów było poruszanych tu. Tak, słyszałem, zostałem uprzedzony, zobaczymy jak dzisiaj będzie, no tak jak tutaj Michał powiedziałeś, dopiero się to wszystko rozkręca, myślę, że pytań będzie dużo i fajnie spędzimy miło czas i spróbujemy poodpowiadać na te pytania. Ale mimo, że sezon nieudany, zostaliście tutaj przywitani owacjami. Tak, zgadza się, bardzo, bardzo gorąco i dużo braw dostaliśmy. Rafał,
sezon ten, który za nami już zapominamy, ale właściwie sobota, 9 dzień listopada, to początek przygotowań do nowego sezonu, bo wybieracie się na testy sprawnościowe. Tak, zgadza się. Jutro jedziemy do Apelnicy na testy wydolnościowe. To może jeszcze nie jest taki początek sezonu przygotowawczego, bo początek mamy 15. Zaczynamy już ostro treningi na sali w Włoszakowicach. Jest to też trochę inaczej jak w tamtym roku, bo zawsze tutaj w Lesznie trenowaliśmy, teraz mamy nowo wybudowaną siłownię, halę, gdzie możemy korzystać z siłowni, z sali CrossFit, no i tam będziemy układać wszystkie treningi pod okiem dalej znanego naszego trenera od ogólnorozwojówki Michała Turyńskiego. Czy do Opalenicy wybiera się cały zespół? No poza zagranicznymi zawodnikami to cały zespół. No i nie będzie też Grzesia Zęgoty, no z przyczyn jasnych, myślę, że znanych wszystkim. Grzesiu no z tą nogę nie może tak obciążać i te wyniki by może obciążyć, ale te wyniki by nie były adekwatne i myślę, że nie oddawałyby tego, co Grzesiu posiada w środku i co ma wypracowane, także stwierdziliśmy wspólnie z trenerami, że Grzesiu, tak jak w tamtym roku, w tym roku też odpuszcza. Na podsumowaniu leszczyńskich prognoz żużlowych jest też przedstawiciel tego starszego nieco żużlowego pokolenia, Ryszard Błyśkiewicz. No, można powiedzieć, że tu dobrej zabawy, jeżeli chodzi o kibiców, nie brakuje. Tak właśnie. Lubię chodzić na tą imprezę, bo jestem trzeci raz z rzędu, także plakatowi mówiłem, żeby mnie uwzględnił tutaj na tą dzisiejszą imprezę. I także miło tu jest zawsze porozmawiać z chłopakami, bo się prawie wszystkimi znamy. Czy Ryszard Błyśkiewicz też pokusiłby się o takie typowanie, o taką zabawę, czy raczej patrzy na to wszystko chłodnym okiem? Patrzę na tym chłodnym okiem, dlatego że nieraz te typowania to naprawdę, tu jak kolega mówił, że on prognozy pogody i inne rzeczy, no ale wygrał trzy konkurencje, no to wielki szacunek dla niego. A gdybyśmy mieli wybiec troszeczkę w przyszłość, gdyby leszczyńskie Byki startowały jednak w tej pierwszej lidze, które miejsce zajmą? Czy pierwsze w przyszłym sezonie? No myślę, że wszyscy na to liczymy, żeby zajęli pierwsze miejsce i wrócili do Ekstraligi. Troszeczkę nieudany sezon, ale tego tutaj po kibicach nie widać. No właśnie, nie widać. Nie? No szkoda, ale takie jest życie i co zrobimy? Musimy się zadowolić tym, co jest. I optymistycznie patrzeć w nowy sezon. Oczywiście, tak, Michale, mówisz tutaj. Nie tylko żużlowy. Magazyn sportowy. Magazyn sportowy. Teraz futsal i piłka nożna. W doskonałych nastrojach opuszczali w sobotę halę Trapez kibice futsalu. Ekipa, grupa inwestycyjna ma lepszy Art Soft Leszno, pokonała wicelidera zespół Konstraktu Lubawa 5-3. Podopieczni Tomasza Trznadla świetnie zaczęli i kontrolowali przebieg tego pojedynku. To w wykonaniu gospodarzy było kapitalne spotkanie, o którym będzie mówiło się długo. Zwycięstwo w nim było też urodzinowym prezentem dla obchodzącego nie tak dawno 50. urodziny trenera grupy inwestycyjnej ma lepszy Art Soft Leszno, Tomasza Trznadla, na którego po ostatnim sędziowskim gwizdku czekał tort. Pierwszą bramkę w tym meczu w 9 minucie zdobył Daniel Galego Garcia, a po nim konto gospodarzy o kolejne trafienia wzbogacili Mateusz Lisowski i Albert Betowski. Wynik pierwszej połowy na 3-1 ustala Pedrino. Po wznowieniu gry do bramki Konstraktu trafiają jeszcze ponownie Daniel Galego Garcia, a po bramce Adriana Skrzypka gospodarze prowadzą 5-1. Ostatnie słowa w tym pojedynku należą jednak do bramkostrzelnego Pedrino, którego dwa trafienia ustalają wynik tego spotkania na 5-3 dla grupy inwestycyjnej ma lepszy Art Soft. A teraz zabieram Państwa do gorącego jak zwykle trapezu. Tomasz Trznadel, jubilat 50 lat, niespodzianka od kibiców, a przede wszystkim prezent od drużyny, zwycięstwo nad nie byle kim, bo nad drużyną z Lubawy. Tak, wspaniały nasz mecz, naprawdę. Dziękuję wszystkim, dziękuję drużynie, kibicom. Mam święto podwójne, bo wygrana i jeszcze taki prezent wspaniały. Jestem dumny ze wszystkich tutaj dzisiaj. To jest niespodzianka rzeczywiście od kibiców? Oczywiście. Ja już nie wiem, co po tych wspaniałych kibicach się spodziewać. No, każdy jak ma urodziny, jakiegoś torta dostaje, ale kuluary i ceremonia wręczeniami tych okrągłych urodzin były
wspaniałe i przewielkie i pełen szacunek dla wszystkich kibiców. Odśpiewane 100 lat, a kapela, no, łza się kręci wokół. Dobrze, że wypracowaliśmy sobie tą przewagę, bo Lubawa ma bardzo jakościowych zawodników. Trochę ta jedna bramka taka przypadkowa, ale na 5-3, ale myślę, że kontrolowaliśmy ten mecz i z przebiegu spotkania na pewno na gorąco chyba zasłużone nasze zwycięstwo. Drużyna dzisiaj wzniosła się na 120% swoich możliwości, myślę, i grali, żebyśmy wygrali, bo graliśmy z drużyną do tej pory niepokonaną, ale my dalej jesteśmy niepokonani w traperze i to jest ważne. Ten mecz przejdzie do historii na pewno i zapadnie w trenerskiej pamięci. No, tak, tego się nie zapomina do końca życia na pewno. Takich meczów na pewno. Tych meczów w traperze już było, ale to jest jeden z kilku najbardziej okazałych i najbardziej wzruszających dla mnie osobiście. Trener gości z Lubowy, Dawid Grubalski, jakby pan ocenił ten pojedynek? Często gramy tutaj zacięte mecze. Myślę, że raz wygrywamy my, raz zespół z Leszna, także spodziewaliśmy się tutaj bardzo trudnego spotkania. Tak też było. Nie wypełniliśmy planu taktycznego na to spotkanie. Myślę, że wyglądał ten mecz troszkę tak, jakby to grali seniorzy z juniorami. Nie byliśmy dobrze nastawieni na to spotkanie i dlatego Leszno zasłużenie wygrało. No tak, już w przerwie sobie to powiedzieliśmy. Także to nie jest żadna... Nie ukrywam tego przed nimi, wprost im to mówię. Musimy wyciągać wnioski, jeżeli chcemy liczyć się czymkolwiek w tym sezonie w playoffach. Albert Betowski, strzelec trzeciej bramki dla leszczyńskiego zespołu. Takie mecze z przeciwnikiem wyżej notowanym przechodzą do historii. Widać, dodają wam skrzydeł. Tak, był to bardzo ciężki mecz. Wiedzieliśmy, że gramy z liderem. Bardzo chcieliśmy się zmotywować na ten mecz. Trener ma urodziny, więc chcieliśmy też dla niego to wygrać i piąć się w górę w tabeli. Dziękujemy kibicom, że tak licznie tutaj przyszli. My daliśmy z siebie wszystko i dzisiaj udało się zdobyć 3 punkty. Można powiedzieć, że walczyliście o każdą piłkę i gryźliście dosłownie ten parkiet. Tak, zawsze byliśmy pierwsi przy piłce. Przeciwnicy trochę tak jakby się oszczędzali albo nie mieli sił dzisiaj. My byliśmy bardziej zmotywowani i walczyliśmy do końca i to się opłaciło i cieszymy się z 3 punktów. Taki doping kibiców na pewno dodaje wam mocno skrzydeł. Tak, dziękujemy wam kibice, że tak licznie przychodzicie i liczymy, że tak będzie co mecz tutaj w Lesznie w trapezie. Mateusz Lisowski, strzelec drugiej bramki dla leszczyńskiego zespołu, ale trafiłeś do bramki swojej dawnej drużyny. No tak, cieszę się, że mogłem dołożyć cegiełkę do tego zwycięstwa, ale zapracowaliśmy na to całą drużyną. Dobra postawa w pierwszej połowie, trochę szkoda tych straconych bramek, bo gdzieś mój delikatny błąd na pewno przy jednej bramce, ale najważniejsze są 3 punkty. Pokazujemy po raz kolejny, że potrafimy grać z tą czołówką i oby tak dalej. Kibice na pewno zapamiętają ten mecz i to bardzo mocno. Oj, na pewno. Mam taką nadzieję, że to na pewno nie pierwszy, a mam nadzieję, że nie ostatni taki mecz w tej hali, że dalej ta hala będzie niezdobyta i będziemy w każdym meczu dopisywać 3 punkty. Mecz przy prawie nad komplecie kibiców. O, oczywiście. Wspaniale się gra dla takich kibiców. Na pewno dziękujemy im bardzo za to, bo podnoszą nas na pewno na duchu i robimy to tak właściwie dla nich, więc dziękujemy im z całego serca. Wiedzieliście o urodzinach trenera? Tak, wiedzieliśmy. My już urodziny były w tygodniu. My gdzieś tam drużyną również przygotowaliśmy jemu małą niespodziankę w tygodniu. A dzisiaj, no, szacunek dla kibiców, że również się o to postarali, że pamiętali, wiedzieli, więc wielkie brawa jeszcze raz dla nich. A sytuacja w tabeli Fogo Futsal Ekstraklasy wygląda następująco. Na prowadzeniu Piast Gliwice 29 punktów, drugie miejsce Rekord Bielsko-Biała 28 punktów, trzecie Eurobus Przemyśl 26 punktów, czwarte Konstrukt Lubawa 26 punktów i piąte Grupa Inwestycyjna Ma Lepszy Art Soft Leszno. Leszczynianie na kolejne spotkanie wybierają się do Katowic. Będzie to w niedzielę 11 listopada o 16. Zagrają w Katowicach z tamtejszym AZS-em Uniwersytetu Śląskiego Katowice. Ta drużyna z dorobkiem 15 punktów zajmuje 9 miejsce. Z kolei futsalowych drugoligowych rozegranych w Poniecu derbach powiatu gostyńskiego drużyna Mavi Meble Futsal Gostyń pokonała 7-3 zespół występujący pod nazwą Piast Poniec Futsal Leszno. Hat-trickiem może pochwalić się kapitan gości Robert Przewoźny.
Goście od samego początku narzucili swoje warunki gry i pierwszą bramkę w drugiej minucie zdobył ich kapitan Robert Przewoźny. Gospodarze za sprawą Oliwiera Schimbera wyrównują, a do końca pierwszej połowy według kolejności dla przyjezdnych bramki zdobywają. Grający trener Siergiej Szamuka, Dawid Jędryczka i ponownie Robert Przewoźny. Do szatni zespoły schodzą przy prowadzeniu gości 4-1. Po wznowieniu gry mamy trzecie trafienie Roberta Przewoźnego. Na gostyńską listę strzelców wpisują się też Patryk Wieczorek i Kacper Pietrula. Przystanie 7-1 w gostyńskie szeregi wkradło się pewne rozluźnienie, co wykorzystują grający z wycofanym bramkarzem gospodarze. Trafia najpierw drugi raz Oliwier Schimbera, później Kacper Maciołka i te derby powiatu gostyńskiego kończą się przystanie 7-3 dla przyjezdnych. Zabieram Państwa teraz do Ponieca. Posłuchajmy, jak z tego zwycięstwa cieszyli się zawodnicy gostyńskich Wilków. Trener gostyńskiego zespołu Siergiej Szamuka: w derbach powiatu lepszy Gostyń to zdecydowanie. Dzisiaj akurat byliśmy, no myślę, że na jedną głowę mocni. Od samego początku? No takie było założenia, tak, od samego początku szliśmy na presa, dyktowali swoje warunki, także udało się nam to. Ty też wpisałeś się na listę strzelców? W końcu tak. Robert Przewoźny, kapitan gostyńskiego zespołu. Robert, gratulacje dla drużyny, bo jest takie okazałe zwycięstwo. No i w dzisiejszym meczu twój hat-trick. No tak, wygraliśmy, to jest najważniejsze, no ale dużo do poprawy w obronie. Niepotrzebnie nerwówka, też wydawało nam się, że chyba szybciej ten mecz skończyliśmy. Weszło za duże rozluźnienie, dlatego też 3 bramki stracone. Cieszą 3 punkty. Uczymy się dalej i walczymy o jak najwyższą lokatę w tym roku. To ty utwarłeś ten wynik dla gostyńskiego zespołu. Znaczy się, no, każda bramka cieszy, wiadomo, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze, że cały zespół wygrał i 3 punkty dopisaliśmy. Pod koniec meczu takie rozluźnienie. Wspominałeś o tym, że trzeba jeszcze troszeczkę poprawić w obronie. No właśnie, czeka nas dużo pracy w obronie, bo za dużo się tych błędów trafia. Mam nadzieję, że od następnego tygodnia na treningach będzie pełna frekwencja i będziemy to szkolić, żeby było jak najlepiej. Jakieś dodatkowe emocje w związku z tym, że był to pojedynek derbowy? Mecz z Poniecem zawsze jest fajny, miły, w takiej przyjaznej atmosferze, mimo że gdzieś tam czasami zdarza się jakaś tam ostrzejsza gra, ale te mecze bardzo nas cieszą zawsze i cieszymy się, że to teraz my wygraliśmy. Jakub Kliński, trener gospodarzy, niestety pokonanych dziś na własnym boisku i to tak, ta porażka troszeczkę dotkliwa. No tak, no przegraliśmy, trzeba uderzyć się w pierś, wyciągnąć wnioski z perspektywy na szybko po ocenie meczu. Oczywiście na głębszą analizę przyjdzie czas. No, goście bardziej chcieli wygrać ten mecz i ta determinacja większa była po ich stronie. Mamy młody zespół, który gdzieś tam nie do końca potrafi przestawić się fizycznej, gdzieś tak powiem, nie agresji, tylko takiej walce bezpośredniej. To są nasze bolączki, no straciliśmy bramki po naszych błędach, no musimy to naprawić, tak? Część chłopaków tutaj jeszcze na ten poziom odpowiedni nie weszła swój, także czekamy, no tak jak przed rokiem, gdzieś pierwszy mecz z Gostyniem też przegraliśmy, w drugim już było zupełnie inaczej, także czekamy na rewanż. Myślę, że pokażemy się z dużo lepszej strony. Co twoim zdaniem przede wszystkim zawiodło w drużynie gospodarzy? Przede wszystkim zawiodło, no tutaj komunikacja, tak? No błędy w obronie, jakie popełniamy, z jaką łatwością przeciwnik zdobywał bramki, no tutaj to jest znacząco do poprawy i to mogę śmiało od razu powiedzieć. Na tym drugoligowym froncie rywalizuje też drużyna Tartak Krzemiński, futsal Kościan. Ta ekipa przegrała we wrześniu 3-6 w tabeli drugiej ligi. Na prowadzeniu właśnie drużyna z wrześni z kompletem 12 punktów. Drugie miejsce Mavi Meble, futsal Gostyń 9 punktów. Czwarte miejsce Tartak Krzemiński, futsal Kościan 7 punktów. I na siódmym Piast Poniec, futsal Leszno 3 zdobyte punkty. Jeżeli chodzi o centralną ligę junior, udała się wyprawa drużyny futsal Leszno do Dragona Bojano, bo leszczynianie wygrali tam 3-2. Drużyna z Kościana pierwszy mecz rozegrała na swoim boisku, zainaugurowała te rozgrywki i pokonała zespół z Szamotu 2-1. A co w piłce nożnej, takie te na zielonej murawie ostatki, można powiedzieć. Czwarta liga, grupa Wielkopolska, kolejka 17. Obra Kościan, Mieszko Gniezno 0-3, Jarota Jarocin, Warta Śrem 3-0, Korona Piaski, Piast Kobylnica 3-2, Huragan Pobiedziska, Polonia 1912, Leszno
1-2. Na prowadzeniu Lipno-Stęszew 45 punktów, drugie miejsce Obrakościan 37, trzecie Polonia Leszno 34, dziesiąte miejsce Korona Piaski 23 punkty i 17 Jarota Jarocin 12 punktów. Piąta liga, trzecia grupa Wielkopolska, kolejka 15, Piast Czekanów, GKS Jaraczewo 3-3, LKS Jankowy, Dąbroczanka Pępowo 3-2, Krobianka Krobia, LZS Cielcza 7-1, Polonia 1908, Marcinki Kępno, Rawia Rawisz 3-1, Zawisza Łęka Opatowska, Kania Gosteń 0-1, Zewka Kobyla Góra, Wisła Borek Wielkopolski 3-0. No, jeżeli chodzi o tabelę, to jeszcze coś może się zmienić, bo mamy do rozegrania zaległe spotkanie w sobotę w Gostyniu. Tam zmierzy się trzeci zespół, czyli Kania Gosteń z czwartym Orłem Kawęczyn. Na teraz tabela wygląda następująco. Na prowadzeniu Krobianka Krobia 32 punkty, trzecie miejsce Kania Gosteń 31 punktów. Tyle samo ma czwarty Orzeł Kawęczyn. Dziewiąte miejsce Dąbroczanka Pępowo 23 punkty. 12 miejsce Rawia Rawicz 14 punktów, 13 Wisła Borek Wielkopolski 9 punktów, 14 miejsce LZS Cielcza 8 punktów, 8 punktów ma też 15 drużyna GKS-u Jaraczewo. Piąta liga, pierwsza grupa Wielkopolska, Płomień Przyprostynia, Sokół Szamocin 8-1, Warta Międzychód, Orkan Chorzemin 1-1. Na prowadzeniu Warta Międzychód 37 punktów, 9 miejsce Płomień Przyprostynia 19 punktów i 15 Orkan Chorzemin 10 zdobytych punktów. Nie tylko żużlowy. Magazyn sportowy. Magazyn sportowy. Teraz piłka ręczna. Piłkarze ręczni Realu Astromalu Leszno pokonali w Buku miejscowy UKS Spartakus 31-29. Pojedynek trzymał w napięciu do ostatnich akcji, a satysfakcja leszczyńczan z wygranej jest tym większa, że musieli sobie radzić bez najskuteczniejszego zawodnika Marcina Jaśkowskiego. Goście do Buku jechali bez dwóch zawodników ze swojego podstawowego składu, bo do nieobecnego Jędrzeja Kanieckiego dołączył też bramkostrzelny Marcin Jaśkowski. Początek spotkania to wzajemna wymiana ciosów, a na tablicy wyników najczęściej pojawiają się remisy. Po kwadransie gry dwie bramki przewagi ma Spartakus, ale ostatecznie pierwsza połowa kończy się remisem 15-15. W drugiej początkowo obraz gry nie zmienia się, ale od 40 minuty rozpoczyna się lekka dominacja gości, którzy mają już nawet 4 bramki przewagi. W końcówce spada ona do jednego trafienia, ale ostatecznie leszczynianie wygrywają 31-29. Bramki w tym spotkaniu dla Realu Astromalu zdobyli 8 Piotr Łuczak, 7 Kacper Jaszkiewicz, 5 Hubert Kuliński, Mateusz Płaczek 4 bramki, Kacper Pawłowski, Kevin Wydmuch i Borys Chałka po 2 i 1 Ilia Spieszygow. Maciej Wierucki, trener pierwszoligowych szczypiorlistów Realu Astromalu Leszno. Gratulacje, jest zwycięstwo w Buku. I to w takim dosyć osłabionym składzie. No tak, zwycięstwo cieszy, natomiast jechaliśmy oczywiście bez Jędrzeja Kaniewskiego i bez Marcina Jaśkowskiego, który w ostatnim tygodniu podczas treningu tak dostał piłką w twarz, że przegryzł sobie język i niestety musiał mieć ten język zszywany, ale mimo tych braków walczyliśmy i najważniejsze, że są 3 punkty. Do przerwy mieliśmy remis. Tak, do przerwy remis. Nie mogliśmy wyjść na prowadzenie, ale w drugiej połowie już był taki moment, że wyszliśmy na 4 bramki, ale gospodarze ambitnie walczyli do końca i my tą końcówkę lepiej rozegraliśmy, wygraliśmy ostatecznie to spotkanie. A w pozostałych meczach Tęcza Folplas Kościan pokonała u siebie Sowie Żagiew Dzierżoniów 41-27, natomiast Wolsztyniak przegrał w Kątach Wrocławskich 21-37. W drużynie gospodarzy grał były zawodnik drużyny Wolsztyniaka, wychowanek klubu, syn trenera Wolsztyniaka, Jakub Pietruszka. W tabeli właśnie Kąty Wrocławskie na prowadzeniu 24 punkty, czwarte miejsce AZS Zielona Góra 15 punktów. AZS przyjedzie do Leszna już w najbliższy piątek, ten mecz o godzinie 19 w hali 13. Piąte miejsce Real Astromal Leszna 13 punktów, zatem pojedynek sąsiadów z ligowej tabeli. Na miejscu 8 drużyna z Kościana 9 punktów, a kościaniacy w sobotę wybierają się do nowej
Nowej Soli na pojedynek z Trójką Nowa Sól. Trójka Nowa Sól na miejscu siódmym ma 9 punktów, czyli też pojedynek sąsiadów z ligowej tabeli. Na 12 miejscu drużyna Wolsztyniaka, 3 zdobyte punkty, a Wolsztyniak w sobotę najbliższą o 17 zmierzy się u siebie ze Spartakusem Buk. Jeżeli chodzi o klasyfikację strzelców, najskuteczniejszy Jakub Pietruszka z Kątów Wrocławskich, ale wiadomo, pochodzący z Wolsztyna, 65 bramek. Drugi Kacper Napierała z Spartakusa Buk, 55 bramek. Na czwartym jest Krzysztof Meissner, tęcza Folplast Kościan, 49 punktów. Teraz druga liga. Jak przysłowiowa burza, przez te drugoligowe rozgrywki idą piłkarze ręczni z Włoszakowic, którzy w piątkowy wieczór pokonali na własnym boisku SMS Zielona Góra 34-29. Na 7 rozegranych spotkań to 7 zwycięstwo ekipy trenera Huberta Szkudelskiego. Mimo że był to piątkowy wieczór, hala we Włoszakowicach wypełniona była po brzegi kibicami, którzy gorąco wspierali dopingiem swój zespół. SPR od samego początku przejął inicjatywę i prowadzi już 5-0. Goście pierwszą bramką zdobyli dopiero w 7 minucie tego pojedynku. Pierwsza połowa kończy się przestanie 20-11. W drugiej połowie ta włoszakowicka przewaga wzrosła do nawet 12 trafień. Pod koniec spotkania gospodarzom, którzy próbują rozmaitych zagrywek, momentami grają z wycofanym bramkarzem, zdarzają się przestoje, co skrzętnie wykorzystują zielonogórzanie i zbliżają się na 4 trafienia. Ostatecznie SPR wygrywa 34-29. Na dorobek zwycięskiej ekipy złożyli się Wiktor Mejza, 5 bramek, po 4 Joachim Ławecki i Krzysztof Kosicki, po 3 Bartosz Przedróżny, Jan Ciesielski, Jakub Kołodziejczyk i Eryk Nowak, po 2 Mikołaj Marecki, Maciej Lecki, Bartłomiej Budner i Kryspin Gwóźdź i 1 bramkę zdobył Jakub Gryz. A teraz wspólnie wybierzmy się do włoszakowickiej hali. Gospodarze pokonują SMS Zielona Góra Uniwersytetu Zielonogórskiego 34-29. Nikodem Stachurski, bramkarz drużyny z Włoszakowic. No trzeba przyznać, że idziecie jak burza przez te rozgrywki ligowe. A ten dzisiejszy pojedynek z drużyną z Zielonej Góry właściwie pod pełną waszą kontrolą. Tak, od samego początku do samego końca w przewadze. Cały czas mieliśmy trochę zapasu, więc na spokojnie do samego końca od początku. Pod koniec jednak zielonogórzanie troszeczkę podgonili. Tak. Jednak chcieliśmy wypróbować troszeczkę inne zagrania, inne zmiany w zespole, więc daliśmy pole do popisu. Mimo że dzisiaj piątkowy wieczór, niektórzy jeszcze pracują, to hala wypełniona po brzegi. Tak, jesteśmy ogromnie wdzięczni kibicom. To dzięki nim tworzymy takie wspaniałe widowisko na tej hali, więc naprawdę warto. Przez moment mieliście nawet dwucyfrową przewagę w tym dzisiejszym pojedynku z Zieloną Górą. Ty zamurowałeś tą włoszakowicką bramę. Udaje się, to prawda, ale to też zasługa świetnej obrony, szczelnego bloku. To wszystko się rozkłada. Kolejny z zawodników włoszakowickiej drużyny, Wiktor Mejza, jest zwycięstwo przy gorącym dopingu włoszakowickich kibiców. Kibice jak zwykle dali swoje i na pewno pomogli przy tym nie do końca dobrym dla nas wyniku. Nie do końca dobry, bo rzeczywiście ta przewaga nad zielonogórzanami była już spora. Tak jest, przewaga była dużo większa. No i musimy się jeszcze wiele nauczyć w tym sezonie, jeżeli chcemy celować wysoko. Ale idziecie jak burza przez te rozgrywki drugoligowe póki co. I oby tak dalej. Zostały nam jeszcze 2 ciężkie mecze z górą tabeli i mamy nadzieję, że też nam się uda. Gdzieś jednak drużyna z Zielonej Góry pod koniec meczu podgoniła. Wy próbowaliście różnych zagrywek, gry z wycofanym bramkarzem. Momentami to goście wykorzystali. Tak, to jednak są chłopacy, którzy też chcą grać. Oni nie przyjechali tutaj się podłożyć i leżeć na boisku. No, mieliśmy gorszy moment, oni mieli lepszy, podskoczyli. Tak jak my odjechaliśmy wcześniej. Ta sama sytuacja. Był jakiś stres, że może nie uda się dowieść tego zwycięstwa do końca? Chyba raczej nie. Nie możemy się stresować, musimy wiedzieć, po co idziemy. Od zwycięstwa do zwycięstwa. Jak na razie nam się udaje, miejmy nadzieję, że jak najdłużej. Atmosfera w drużynie bardzo dobra i staramy się każdemu pomagać, więc. To też przenosi się na trybuny, czy z trybun do waszej drużyny? Jak to wygląda? Z trybun do naszej drużyny, ale trybuny też widzą, że między nami są dobre więzi, więc to wszystko ze sobą współgra. Hubert Szkudelski, trener SPR-u Włoszakowice, gratulacje. Jest kolejne zwycięstwo i to takie w meczu chyba pod pełną waszą kontrolą. Tak, od pierwszych minut można powiedzieć, że pod kontrolą, nie oddawaliśmy zwycięstwa, chociaż był w drugiej połowie moment, że stanęliśmy, że myśleliśmy już, że na stojąco się wygra. Nie powiem, że zrobiło się nerwowo, ale chłopacy z Zielonej Góry poczuli gdzieś tam krew i próbowali
nas dogonić. Chyba momentami tak potraktowaliście ten mecz treningowo, bo gra z wycofanym bramkarzem, parę takich innych zagrywek. To znaczy grę z wycofanym bramkarzem stosujemy od początku sezonu. Pierwszy raz się zdarzyło tak, że po prostu ta gra z wycofanym bramkarzem przyniosła przeciwnikowi bramki. To też mogło wynikać z chwili rozplężenia naszych zawodników. Czy obawialiście się tego meczu z drużyną z Zielonej Góry? Znaczy to jest mój pierwszy rok jako trener w lidze seniorskiej. Ja się obawiam każdego meczu. Nie uważam, że gdzieś tam jesteśmy jakimś faworytem. Dla mnie tutaj każdy z każdym może się bić o zwycięstwo i tak podchodzimy do meczy. Patrząc na trybuny, to Włoszakowice żyją piłką ręczną. Tak, bardzo mnie to cieszy, że mamy kibiców, którzy również nie dość, że przychodzą, to jeszcze aktywnie nas wspierają, tak, jeżdżą na wyjazdy z nami również, więc tylko dziękować za taką atmosferę na hali. I jak na razie twoja drużyna z kompletem zwycięstw? Tak, mamy komplet zwycięstw. Ja co prawda podchodzę do tego na chłodno, ponieważ jeszcze trwa pierwsza runda, jeszcze mamy dużo grania. Oby jak najdłużej, tak, jak się zdarzy porażka, to też nie będę gdzieś tam komuś ucinał głowy za to, wiadomo, to jest tylko sport. Ale tak jak mówię, oby jak najdłużej ze zwycięstwami. A drużyna z Włoszakowic kolejne spotkanie ligowe rozegra już w najbliższą niedzielę u siebie o godzinie 15 z wiceliderem drużyną z Oleśnicy. Nie tylko żużlowy. Magazyn sportowy. Magazyn sportowy. I na koniec koszykówka. W rozegranych w sobotę w Swarzędzu derbach Wielkopolski pierwszej ligi kobiet Górą był miejscowy lider, który pokonał drużynę występującą pod nazwą Pompak Stęcza Leszno 70-56. Pierwsze punkty w tym spotkaniu już w jego pierwszej minucie zdobyła zawodniczka leszczyńskiego zespołu Zuzanna Sklepowicz. Niestety koszykarkom Pompak Stęczy później przydarzył się ponad 5-minutowy przestój, w którym swarzędzka ekipa nie próżnowała i wygrywa pierwszą kwartę 16-13. Na początku drugiej leszczynianki są coraz bliżej, ale po kolejnym przestoju w zdobywaniu punktów. Zespoły do szatni na przerwę schodzą przy prowadzeniu lidera 37-27. W trzeciej ćwiartce gospodarze są Górą 18-13, na jej końcu mają już 15 punktów przewagi. Ostatecznie Górą w tych pierwszoligowych derbach Wielkopolski 70-56 są koszykarki ze Swarzędza. Punkty w tym pojedynku dla Pompak Stęczy zdobyły 13 Anna Jasińska, 12 Iga Walentowska, po 8 Justyna Hołtyn-Gorynia i Zuzanna Sklepowicz, po 5 Maja Pietrzak i Wiktoria Raczyńska, 3 punkty Paulina Kuczyk i 2 Aleksandra Brambor. Leszczynianki kolejne spotkanie rozegrają u siebie w hali Trapez w najbliższą sobotę o godzinie 17, a przeciwnikiem będzie zespół z Bochni. Trochę optymizmu do przerwy, a potem brak skuteczności, błędy i kolejna porażka. Niemoc koszykarzy Obry Kościan trwa w 10. kolejce zmagań w grupie D drugiej ligi. Podopieczni Szymona Pietraszka przegrali w kątach wrocławskich z Maksymusem 55-76. Mam jeszcze zaproszenie do Osiecznej w sobotę na żużlowe spotkanie. To żużlowe spotkanie z udziałem gwiazd byłych i obecnych. Jeżeli chodzi o ten region, o nasz region, ten żużlowy odbędzie się w sali Gminnego Ośrodka Kultury o godzinie 17 w imieniu organizatorów. Serdecznie zapraszamy. I to tyle w naszym poniedziałkowym magazynie sportowym. Dziś dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia za tydzień o stałej porze. Nie tylko żużlowy. Magazyn sportowy. Magazyn sportowy. Poniedziałek 18:15 Radio LK. Zapraszam, Michał Konieczny.